Bardzo tu wysoko. Panie prezydencie, panie, panowie, witam państwa z ogromną przyjemnością w nowo otwartym obiekcie kulturalnym w Oświęcimiu. Osiedlowy Dom Kultury Zasole rozpoczął swoją działalność przed 3 tygodniami prawie, już tyle czasu minęło, ofertą dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych. A dzisiaj spotykamy się, aby dokonać oficjalnego otwarcia. Dla nas, pracowników Oświęcimskiego Centrum Kultury, ten dom, ten obiekt to nowe wyzwanie. Mamy nadzieję, że uda nam się podołać i sprostać wyzwaniom, które przyniesie praca w tym pięknym, mam nadzieję, że państwo podzielają moje zdanie, Domu Kultury. Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich państwa, którzy zdecydowali się dzisiejszy wieczór spędzić z nami. To dla nas ogromny zaszczyt i przyjemność, że jesteście państwo w tej ważnej dla nas chwili razem z nami. Zapraszam prezydenta miasta Oświęcim, pana Janusza Kwieruta. Panie... Może jednak tutaj. A właśnie, a ja musiałam tu wychodzić. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam gości, a szczególnie chciałem przywitać mieszkańców osiedla Zasole. No myślę, że to jest wyjątkowy moment, można powiedzieć swoisty moment historyczny, jeżeli chodzi o osiedle Zasole, że jesteśmy świadkami otwarcia domu osiedlowego, Domu Kultury na osiedlu Zasole. Taki postulat był od wielu, wielu lat i wielu osób go zgłaszało, zarówno mieszkańcy, Rada Osiedlowa Zasole. I zastanawialiśmy się, ja przypomnę, objąłem w 2011 roku funkcję prezydenta miasta Oświęcim, jak właśnie, jakie działania podjąć, by Zasole ożywić w różnych aspektach, bo powiem szczerze, że dzisiaj Zasole to nie będzie jeden wielki plac budowy, bym przesadził, ale na pewno można powiedzieć, że na Zasolu bardzo dużo się dzieje. I zarówno w aspekcie tym inwestycyjnym, bo proszę sobie przypomnieć, jak wyglądały drogi jeszcze 8 lat temu, choćby ta właśnie droga tutaj obok, ulica Obozowa, ale też i podjęliśmy właśnie działania związane z tym, żeby stworzyć ofertę dla mieszkańców. I wspólnie otwieraliśmy 2 lata temu park na Zasolu. Myślę, że też rzecz bardzo potrzebna, bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców i przez te ostatnie 2 lata mieliśmy okazję już widzieć, jak ten park żyje, właśnie dużo satysfakcji i radości, że taka przestrzeń jest i ta przestrzeń jest właśnie wykorzystywana przez mieszkańców, ale też przez turystów, gości. Myślę, że bardzo dobry pomysł. Mamy kolejny etap, drugi, mam nadzieję, w najbliższych latach będziemy chcieli go też realizować. Ale oczywiście tą istotną elementem związanym właśnie z obszarem kultury było takie miejsce, gdzie mogłyby się odbywać wydarzenia. Zawsze był taki element pewnej nostalgii, trochę żalu, że wszystko odbywa się z tamtej strony Sowy, że z tej strony Sowy, czy na osiedlu właśnie Zasole, czy na osiedlu Płonie, nie ma takiej przestrzeni, gdzie mogłyby się odbywać takie wydarzenia, jak my dzisiaj właśnie będziemy świadkami. I dlatego powstał ten pomysł, żebyśmy tworzyli takie miejsce. Analizowaliśmy to, gdzie by to mogło powstać. Były różne propozycje miejsc, nie chcę tutaj wymieniać, ale ostatecznie stwierdziłem, że ten budynek, który tutaj, jak państwo pamiętacie, zresztą dalej jest tutaj wymiennikownia i ona należała, ten budynek należy do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, jest dobrym miejscem, dlatego że on w dużej mierze już po części był gdzieś wykorzystywany, między innymi przecież przez Radę Osiedlową, a po drugie znajduje się w tym kluczowym miejscu na osiedlu Zasole, dlatego że moim zdaniem ten ciąg od dworca kolejowego, czyli ulica Dworcowa, ulica Obozowa, to taka główna oś Zasola i właśnie taki obiekt powinien znajdować się w takim miejscu i dlatego rozpoczęliśmy tutaj działania wspólnie z panem prezydentem Bojarskim związane z projektowaniem, włączyliśmy firmę i udało się tutaj wspólnie z Radą Osiedlową, serdecznie dziękuję, znaleźć kompromis, właśnie pomysł, jak ten budynek miał wyglądać. Kolejną inicjatywą, która pozwoliła na to, że jesteśmy dzisiaj w takim momencie, było działanie Biura Rozwoju Miasta, tutaj pani naczelnik, pani Magda Stapulewicz. Właśnie wyszła z inicjatywą, żeby wystąpić o dofinansowanie ze środków unijnych. Bo ja przypomnę, że ten obiekt
kosztował prawie 5 milionów złotych i z tego niecałe 3 miliony złotych to jest dofinansowanie ze środków unijnych. Więc tutaj właśnie Biuro Rozwoju, pracownicy wyszli z taką inicjatywą, skuteczną inicjatywą i udało nam się pozyskać te środki. I kolejny już element już jest związany z panem Czesławem Kramarczykiem i z firmą Sołą, która wygrała przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. I w ciągu właśnie niespełna 2 lat udało się zrealizować, co serdecznie dziękuję. No i oczywiście tutaj osoba pani dyrektor i pracowników Oświęcimskiego Centrum Kultury, dlatego że pomysł był taki, żeby właśnie ten obiekt był filią Oświęcimskiego Centrum Kultury. I oczywiście pani dyrektor i pracownicy pracowali w całym okresie, jak gdyby koordynując też i patrząc pod kątem potrzeb, oczywiście budujemy to dla Państwa, budujemy dla oczekiwań, które Państwo macie i tutaj wspólnie właśnie z dyrekcją i pracownikami Oświęcimskiego Centrum Kultury żeśmy ten projekt przygotowali i zrealizowali. I też chciałem serdecznie podziękować Wydziałowi Inwestycji. Tutaj nie ma pana naczelnika, jest pani zastępca, pani Iwona Sobani, która właśnie ten wydział też nadzorował realizację tej inwestycji. Chciałem serdecznie podziękować Radzie Osiedlowej za Solę, za przyjemność, za to, że z nami współpracowała. No myślę, że można powiedzieć, że poniekąd budowali też swoje miejsce tutaj, dlatego że będzie tutaj siedziba właśnie Rady Osiedlowej, jednej z kilku tych pomieszczeń będzie siedziba Rady Osiedlowej, także na pewno Państwo będziecie mogli z tego miejsca też pod tym kątem skorzystać. Generalnie uważam, że pomysł związany z domem osiedlowym jest bardzo potrzebny dla osiedla i za Solę, ale myślę, że i dla tutaj osiedla Błonie, czy innych, którzy będą chcieli skorzystać z tej przestrzeni. Dlatego, że choćby te wydarzenia przez te 3 ostatnie tygodnie były dowodem na to, jak duże zainteresowanie młodych osób, dzieci tutaj i młodzieży było. Ilość osób, która jest zapisana do różnego rodzaju tutaj zajęć, które oferuje właśnie Oświęcimski Centrum Kultury, w tym, że domu świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie i wierzę w to, że będzie ten dom wykorzystywany. Także myślę, że jesteśmy świadkami, jak powiedziałem, takiego historycznego momentu, ale jeszcze jeden apel bym chciał tutaj wygłosić, żebyście Państwo traktowali ten dom jak swój. Że to nie jest własność Urzędu Prezydenta, czy nawet Oświęcimskiego Centrum Kultury, tylko żeby to było Państwa, bo tak jak każdy z nas dba o swój dom, to tak samo chciałbym, żebyście Państwo dbali także i o to miejsce. O to miejsce nie tylko wewnątrz, ale z zewnątrz. Zauważcie, że jesteśmy w przestrzeni zupełnie otwartej. Mam nadzieję, że w okresie letnim, jesiennym to miejsce przed tym budynkiem też będzie wykorzystywane i chciałbym właśnie, żebyście też troską objęli zarówno sam budynek, relacje i otoczenie i pilnowali, żeby to nie zostało w jakiś sposób uszkodzone. Także zachęcam do takiej współpracy. I cieszę się bardzo, że jesteśmy właśnie tutaj wspólnie razem i poprzez takie wydarzenia, a tych wydarzeń, z tego co wiem, będzie w przyszłości coraz więcej i będziecie Państwo zapraszani właśnie do udziału i zachęcam do tego, żeby zarówno i ci młodzi, jak i ci starsi korzystali, bo naprawdę ten dom to jest dom dla Państwa. Życzę wszystkiego dobrego, dużo satysfakcji, radości. I myślę, że możemy powiedzieć, że uważamy, że dom osiedlowy na Zasolu został otwarty. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.